50 wykonawców z 6 powiatów z terenu dawnego województwa radomskiego wystąpiło podczas 27. konkursu muzyczno-tanecznego Music Dance. W czwartek, 12 maja, na scenie w sali koncertowo-kinowej CKA prezentowali się tancerze występujący solo oraz w formacjach w różnych kategoriach wiekowych i w różnych stylach tanecznych. Wszystkich przybyłych na to wydarzenie, w tym uczestników konkursu i ich opiekunów, powitała Halina Koryńska z Domu Kultury. Następnie przedstawiła sylwetki jurorów, którzy oceniali występy tancerzy, a byli to Małgorzata Knieć-Sprawka, instruktor tańca, pedagog, inicjatorka i pomysłodawca wielu projektów związanych z tańcem i edukacją, od 30 lat związana z Miejskim Domem Kultury w Dęblinie jako choreograf i instruktor tańca, oraz Kamil Rybiński, wielokrotny finalista Mistrzostw Polski w tańcu hip-hop oraz w tańcach towarzyskich, uczestnik telewizyjnego programu You Can Dance, Po prostu bitwa. Młodzi tancerze rywalizowali między sobą w kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-12, 13-15 i 16-19 lat, a także w kategoriach tanecznych taniec ludowy, disco latino, taniec klasyczny jazzowy i hip-hop breakdance. Tancerze przyjechali do nas z powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, radomskiego, lipskiego i zwolińskiego. Wśród występujących miłośników tańca nie zabrakło też przedstawicieli reprezentujących ziemię kozienicką, m.in. z Domu Kultury, Ogrodu Jordanowskiego oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego. Pomimo rywalizacji konkursowej wszyscy wspaniale się bawili. Poszczególne występy nagradzane były gromkimi brawami. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji komisja udała się na obrady, a po nich ogłoszone zostały wyniki. Jury zdecydowało o przyznaniu 13 pierwszych miejsc, 11 drugich i 6 trzecich oraz 7 wyróżnień w poszczególnych kategoriach. Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znaleźli się tancerze reprezentujący Kozienice. I tak, pierwsze miejsce w kategorii formacji disco latino 16-19 lat wytańczył zespół Step Smile Dance z Kozienickiego Domu Kultury prowadzony przez Szymona Gniatkowskiego. W kategorii hip-hop breakdance solo 16-19 lat pierwsze miejsce zajęła Roxana Konofow z pierwszego liceum ogólnokształcącego, trenująca pod okiem Pauliny Kłos. W kategorii hip-hop breakdance formacji 10-12 lat drugie miejsce wytańczył zespół Kids in Action z Domu Kultury prowadzony przez Michała Wójcika. Także drugie miejsce wytańczył w kategorii taniec klasyczny jazzowy 6-9 lat zespół baletowy Motylek prowadzony przez Annę Pułkowską. Wyróżnienie w kategorii hip-hop breakdance formacje otrzymały Czarne Pantery z Domu Kultury prowadzone przez Kamilę Ochwat, a także Dynamit z Ogrodu Jordanowskiego w kategorii zespół cheerleaders 13-15 lat prowadzony przez Urszulę Strzelczyk. Pełny protokół konkursowy dostępny jest na stronie Domu Kultury www.dkkozienice.pl w zakładce Music Dance. Zdobywcy pierwszych miejsc zostali zaproszeni do udziału w konkursie laureatów, który zaplanowano na 26 maja na godzinę 17. Podczas niego oprócz tancerzy wystąpią też laureaci pierwszej muzycznej części konkursu, która odbyła się 5 maja. Organizatorami wydarzenia byli Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury.